Dzień dobry. Dzisiaj mówimy o dwóch próbach ukrycia, które miały miejsce w hebrajskim tekście biblijnym i które są próbami ukrycia elementów, które mogły być i które z pewnością były niepożądane dla ówczesnych czytelników, a przede wszystkim, jak zobaczymy, niepożądane dla posiadaczy władzy nad Biblią. Mówimy o dwóch próbach, w których wyraźnie widać interwencję redaktorów, którzy próbowali zmienić słowa, aby ludzie czytali inaczej niż pierwotnie napisano. Pierwsza próba dotyczy towarzysza Jahwe, bo oczywiście jest zrozumiałe, od razu intuicyjnie, że idea, iż Jahwe miał towarzysza, nie mogła być zaakceptowana. A to dlatego, że Biblia była w rękach przede wszystkim wtedy, gdy została sporządzona w ostatecznej wersji, powiedzmy przede wszystkim po okresie wygnania babilońskiego, była w rękach tych, którzy mieli władzę. A ktokolwiek miał władzę, chciał przekazać precyzyjną ideę religii, a więc precyzyjną ideę Jahwe, rozumianego jako, po pierwsze, jako najwyższego z Elohim, a następnie jako jedynego Boga Stwórcę niebios i ziemi. E poi come addirittura l'unico Dio, creatore dei cieli e della terra. I tutaj, jeśli prześledzimy na przykład badania dr Ani Leonard z Uniwersytetu w Edynburgu i St. John College, wyraźnie mówi nam ona o wszystkich epigraficznych odkryciach, które zostały dokonane na tym terytorium, to jest na Bliskim Wschodzie, i które bezpośrednio przypominają o obecności tego towarzysza Jahwe, który nazywał się Ashera. E che richiamano direttamente la presenza di questa compagna di Yahweh, che era chiamata Asherah. Ta Ashera była już obecna na tym terytorium przed przybyciem Izraelitów, którzy następnie włączyli ją w jakiś sposób do swojej relacji z Jahwe. Poi l'hanno in un qualche modo inglobata all'interno del loro rapporto con Yahweh. O tej Asherze mówiono już w czasach kultury ugaryckiej, więc jesteśmy w dzisiejszym Libanie. Znaleziono zarówno wizerunki, to jest statuetki, jak i inskrypcje epigraficzne tej Ashery, które znaleziono w Ugarit. Sia delle raffigurazioni, cioè quindi delle statuette, sia delle iscrizioni epigrafiche. Znaleziono je w Samarii, znaleziono je w Królestwie Judy, w Kirbet en Elkom, znaleziono je przede wszystkim na północy Negevu, czyli w miejscu Kuntilet Ayrut, które jest najważniejsze. Między innymi to miejsce Kuntilet Ayrut było najbardziej badane w historii, było badane przez dziesięciolecia. Wiązało się z szeregiem problemów związanych właśnie z badaniem i zrozumieniem religijności starożytnego Izraela. Una serie di problemi relativi proprio anche allo studio e alla comprensione della religiosità. Dlaczego? Ponieważ Kuntilet Ayrut było prawdopodobnie małym ośrodkiem wojskowym, oczywiście bardzo małym, może nawet małym ośrodkiem kultu Jahwe. I tam znaleziono inskrypcję, która wyraźnie mówi o błogosławieństwach udzielanych, czynionych w imieniu Jahwe, pana Temanu i jego Ashery, czyli jego towarzyszki. Nel nome di Yahweh, signore del Teman e della sua Ashera, cioè quindi della sua compagna. Te inskrypcje, te błogosławieństwa zawsze wiemy, co oznaczają. Wskazują na życzenie dobrego zdrowia, życzenia dobrej podróży, zawsze coś niezwykle fizycznego, nigdy nic duchowego. Un augurio di buon viaggio, sempre qualcosa di estremamente fisico, mai nulla di spirituale.
Przeprowadzono również badania nad tą inskrypcją, ponieważ wiąże się ona z problemami językowymi. To jest, mówi się, że została napisana w języku paleohebrajskim. Została napisana w języku fenickim. Została napisana po hebrajsku, ale przy użyciu fenickich liter lub fenickiego pisma. Krótko mówiąc, nie to jednak nas interesuje. Zamiast tego interesuje nas zrozumienie, że Jahwe miał Aszerę, czyli miał towarzyszkę, co jest oczywiście nie do przyjęcia dla teologii monoteistycznej. Ale w czym tkwi problem? Polega on na tym, że ta obecność Aszery jest poświadczona zarówno w, jak powiedziałem wcześniej, w Ugarit, a następnie w Samarii, jest również poświadczona w Królestwie Judy. Ale przede wszystkim w tak zwanej popularnej religijności, która pod pewnymi względami różniła się od religijności klas rządzących, które zamiast tego zamierzały szerzyć jednoznaczną koncepcję monoteistyczną. Nie powinno nas to dziwić w tym sensie, że nawet dzisiaj popularna religijność zwraca się znacznie bardziej do pośrednich świętych niż do tak zwanego wyjątkowego i uniwersalnego Boga. I dlaczego zwraca się bardziej ku postaciom pośrednim? Ponieważ są one uważane za bliższe, a zatem bardziej wrażliwe na potrzeby człowieka. Dlatego są to osoby łatwiejsze w kontakcie, z którymi łatwiej jest rozmawiać. Wystarczy pomyśleć na przykład, że najczęściej przywoływanym ze wszystkich jest Ojciec Pio, a Madonna jest częściej przywoływana niż sam Jezus. Dlatego w oficjalnym badaniu zleconym przez Familia Christiana sprzed kilku lat wykazano, że na przykład 9% ludzi zwraca się do Matki Bożej, a tylko 2% do Jezusa. Dlaczego? Ponieważ Matka Boża jest oczywiście uważana za bliższą, powiedzmy, sercu ludzi. Więc tutaj nie powinniśmy być zaskoczeni faktem, że Aszera również była przywoływana, była nazywana, a zamiast tego była ukrywana, a przynajmniej próbowali to zrobić przez klasy rządzące, które były przede wszystkim w Jerozolimie. Jest to więc bardzo interesujący temat, ponieważ mówimy o błogosławieństwach dokonywanych w imieniu żeńskiego bóstwa, które jest wspomniane w Biblii. Ale w Biblii jest wspomniana ogólnie jako obiekt drwin, to znaczy jest utożsamiana ze świętym biegunem. Po raz kolejny chcemy powiedzieć, że, krótko mówiąc, ci, którzy zwrócili się do tej boskości, byli biednymi niedoświadczonymi. To tak jakby powiedzieć, że byli biednymi niedoświadczonymi lub że ci, którzy odnoszą się do świętych i powołują się na świętych, są biednymi niedoświadczonymi. Nie, ponieważ święci to ludzie, którzy faktycznie istnieli, nie mówiąc już o koncepcji świętości, na temat której powinniśmy przeprowadzić osobną dyskusję. Tutaj również musimy myśleć, biorąc pod uwagę godne uwagi powtarzanie się tej kobiecej boskości. Tutaj również jesteśmy upoważnieni do wiary, że wierzono, że ona również żyje. Co więcej, społeczność żydowska stacjonująca na Elefantynie, która jest wyspą w Egipcie, znała tę towarzyszkę Jahwe i nazywała ją Anat Yahu. Dlatego była bardzo dobrze znana, była bardzo czczona, ale powiedzmy, że nie była pożądana przez społeczność dowódców,
a więc w szczególności, powiedzmy, przez ludzi świątyni, przez wielkich kapłanów świątyni, którzy wtedy trzymali Biblię i redakcję Biblii w swoich rękach. Ale sama Biblia mówi nam, że z drugiej strony Aszera była również obecna w ukryciu, którego stała się przedmiotem, gdy próbowano właśnie ukryć jej obecność. Mówiłem wcześniej, że miejsce Kuntilet Ayrut było małym posterunkiem wojskowym, więc sugerowałoby to bezpośredni związek z władcami Jerozolimy. A to oczywiście stwarza problem w związku z możliwym rozróżnieniem między religijnością, którą przywódcy mieli tendencję do ujawniania, i tą powszechną, jeśli jednak chcemy, aby był to aspekt drugorzędny. Che i capi tendevano a divulgare è quella invece popolare. Però questo, se vogliamo, è... Przejdźmy do Biblii i zobaczmy, gdzie byłaby ta Aszera i jak próbowali ją ukryć. Dove si troverebbe questa Aszera e come hanno cercato di occultarla. Mówię, gdzie byłaby cytowana dosłownie jako towarzyszka Jahwe, ponieważ w Biblii, powiedziałem to wcześniej, Aszera jest obecna, ale zawsze jest obecna w szyderczych słowach, to znaczy jest porównywana do świętego bieguna i dlatego, krótko mówiąc, kulty zarezerwowane dla tej Aszery są powszechnie potępiane. Ale w Księdze Powtórzonego Prawa 33, jeśli przeczytamy wersety 2 i 3, znajdujemy się w błogosławieństwach Mojżesza, czytamy, że Pan przyszedł z Synaju, Pan to Jahwe, wyrysł dla nich z Seiru, ukazał się z góry Paran, przybył wśród miriad poświęconego ludu. Wiemy, że poświęcony oznacza zarezerwowany dla Niego, nic duchowego, jak zawsze. Z prawicy Jego dla nich ogień prawa. Teraz ten termin, z Jego prawicy, teraz pokazuje Ci, że jest to w rzeczywistości czytanie, jest to różnica, która w Biblii jest technicznie nazywana różnicą między ketiv a kere, czyli między tym, co jest tam napisane, a tym, co należy przeczytać. Teraz widzisz na obrazie słowo, które wskazuje na to, co jest napisane, i to jest to, które widzisz po prawej stronie. A po lewej stronie zamiast tego widzisz część, którą należy przeczytać. A słowo napisane po prawej stronie ma w środku dalet i jako ostatnie taf. Dalet e come finale una t. Które prawdopodobnie pierwotnie było resz i he. To jest słowo, to było pierwotnie Aszera. W rzeczywistości więc w oryginalnej wersji byłoby napisane, że Jahwe przybywa z tych miejsc, a zatem już z tego stwierdzenia rozumiemy fakt, że Jahwe przybył z bardzo konkretnych miejsc i miał ze sobą swojego towarzysza. Arrivava da luoghi ben specifici e aveva con sé la sua compagna. Dlatego ten biblijny cytat ma fundamentalne znaczenie i nie jest przypadkiem, że następnie próbowaliśmy go ukryć, przekształcając resz w dalet i he w taf z wielką prostotą, ponieważ wystarczy dokonać dwóch bardzo małych zmian, a słowo całkowicie zmienia swoje znaczenie. Perché basta fare due piccolissime modifiche e la parola cambia completamente di significato. Dlatego jesteśmy prawie pewni, że Jahwe miał swoją Aszerę, czyli miał swoją towarzyszkę.
To oczywiście, jak można sobie wyobrazić, kwestionuje wszystko, co uważa się, że wiemy o religijności Izraelitów przed wygnaniem, ponieważ te interwencje są dokonywane po wygnaniu, kiedy klasa rządząca zdecydowała, że Jahwe musi stać się, jak powiedziałem wcześniej, najważniejszym z Elohim, a następnie jedynym Bogiem istniejącym na ziemi, wszechmocnym, wszechwiedzącym Bogiem, stwórcą całego wszechświata. Che Yahweh doveva diventare, come ho detto prima, il più importante degli Elohim e poi l'unico Dio esistente sulla terra, il Dio onnipotente, onnisciente, creatore dell'universo intero. Ustalono, że najprawdopodobniej miał towarzysza, tak jak wszystkie męskie bóstwa różnych panteonów w Rzymie, Grecji, Asyryjczyków, Babilończyków, Sumeryjczyków, Hetytów, Egipcjan, Hindusów. Dlatego Jahwe byłby jedynym, który by go nie miał, co jest natomiast poświadczone w Biblii, nawet jeśli próbowali to ukryć. Vediamo un altro tipo di occultamento che è stato operato, ma qui diciamo che poi gli esegeti sono stati più corretti. Zobaczmy inny rodzaj ukrywania, który był stosowany, ale tutaj mówimy, że wtedy egzegeci byli bardziej poprawni, w tym sensie, że wykryli to bardziej wyraźnie. Grafiche ritrovate in varie parti in Medio Oriente. Dzięki inskrypcjom epigraficznym znalezionym w różnych częściach Bliskiego Wschodu i Biblii, widzieliśmy, że nawet za próbą ukrycia najprawdopodobniej miał towarzyszkę. Wróćmy teraz do Biblii, aby zobaczyć drugi rodzaj ukrycia. Tutaj muszę jednak powiedzieć, że egzegeci byli bardziej poprawni, bardziej uczciwi, przynajmniej jeśli chodzi o drukowanie Biblii Stuttgartensia. Tej próby ukrycia faktu, powiedzmy, niedopuszczalnego, nieprzyjemnego, zwłaszcza jeśli dotyczyło to, jak istotnie, zaangażowania rodziny Mojżesza. Tutaj mówimy, jesteśmy w Księdze Sędziów, o historii kapłana, który nie został lepiej zidentyfikowany na początku, który wędrował i został kapłanem rodziny, w szczególności rodziny niejakiego Miki, po czym ta historia została przeszczepiona do historii plemienia Dan. I tutaj przechodzimy do fragmentu z 18 rozdziału Księgi Sędziów, gdzie czytamy. Ci zatem zabrali ze sobą przedmioty, które wykonał Mika i kapłana, którego miał na swoje usługi. To znaczy miał przedmioty, posągi, statuetki, które jak wiadomo nie mogły być wykonane na wyraźny rozkaz Jahwe. Przybyli do Laish, do ludu, który stał spokojny i pewny siebie. Poddali go mieczowi i podpalili miasto. Do tego celu zostali wyznaczeni Danici, a więc jedno z 12 plemion Izraela. Nikt nie pomógł Laish, ponieważ znajdowało się ono daleko od Sydonu, a jego mieszkańcy nie utrzymywali żadnych stosunków z innymi ludźmi. Znajdowało się w dolinie rozciągającej się w kierunku Bet Rekob. Potem Danici odbudowali miasto i zamieszkali je. Nazwali je Dan od imienia swojego ojca Dana, który urodził się w Izraelu. Wywodził się z Izraela. Ale przedtem miasto nazywało się Laish i Danici wznieśli posąg na swój użytek. Także tutaj kolejne niedopuszczalne przekroczenie obowiązkowych praw Jahwe. Jonatan, syn Gersona, syna Mojżesza. A tutaj jest poprawnie przetłumaczone. A jego synowie byli kapłanami z plemienia Danitów. I w końcu dowiadujemy się, że kapłan, który wcześniej nie miał imienia, nazywał się Jonatan.
Dlatego stali się kapłanami plemienia Danitów, dopóki mieszkańcy tego regionu nie zostali deportowani. Na własny użytek postawili posąg, który wykonał Mika, dopóki dom Elohima pozostawał w Silo. To znaczy, że była to początkowa świątynia, zanim przeniosła się do świątyni w Jerozolimie. Ale jeśli pójdziemy zobaczyć, co dokładnie jest napisane w Biblii po hebrajsku, znajdziemy coś innego. Dlaczego? Ponieważ wyraźnie tutaj rozumiemy, że postać, bezpośredni potomek Mojżesza, była w międzyczasie zaangażowana w akcję eksterminacji ludności, która żyła pokojowo, a następnie była zaangażowana w handel, produkcję, w transport posągów. Czyli była zaangażowana w coś, czego absolutnie nie powinno się robić. Cioè di un qualcosa che assolutamente non andava fatto. E allora, siccome Mosè, a potem, ponieważ Mojżesz, pisany po prostu z półgłoskłami, quindi la mem e mamy la mem shin, i shin połączone obok siebie, una vicino all'altra, potevano essere facilmente trasformate, mogły zostać łatwo przekształcone w pewnym momencie. Co zrobili? Przekształcili słowo Mojżesz, Moshe, w Menashe, dodając literę i wstawiając ją między Mem i Shin. Jak widać na obrazku, jest on wykonany bezpośrednio z drukowanej Biblii Stuttgartensia. Widać, jakiego rodzaju podstępu użyją, aby ukryć fakt, że rodzina Mojżesza była zaangażowana w tak naganny czyn, coś, co absolutnie nigdy nie powinno się wydarzyć. Co więcej, poza tym, co widzieliśmy jako próbę wstawienia, mamy kolejny dowód na to, że odnosiliśmy się do rodziny Mojżesza w Biblii z lat 70., czyli Biblii napisanej po grecku, która, jak wiemy, jest starsza niż mazorecka. I gdzie tutaj wyraźnie mówi, że Jonathan był Ios Gerson, Iou Moses. Masoretica, e dove qui si dice chiaramente che Jonathan era Ios Gersom Iu Mose. To znaczy, tutaj wyraźnie mówi, bez żadnej próby ukrycia, że był synem Mojżesza. Che era figlio di Mosè. Mamy więc kolejny dowód na to, że tak naprawdę była to próba ukrycia obecności potomka Mojżesza w tych, powiedzmy, niemożliwych do opowiedzenia wydarzeniach. Jak więc widzimy, ta natchniona przez Boga księga była w rzeczywistości księgą napisaną przez ludzi, którzy opowiadali swoją historię, a opowiadając ją, rozumowali również o tym, co robili. Aby nie rozpowszechniać informacji, które mogłyby zaszkodzić imieniu ich założyciela, próbowali ukryć fakt, że jeden z jego bezpośrednich potomków został bezpośrednio, konkretnie skompromitowany w działaniach, które nigdy nie powinny zostać zweryfikowane. Direttamente, konkretamente compromesso in azioni. Jest więc jasne, że kiedy mówi się, że Biblia jest wymysłem, to należy powiedzieć, że jeśli wymyślają rzeczy, to wymyślają je tak, jak nakazuje Bóg, jeśli pozwolisz mi zażartować. To znaczy, nie jest tak, że najpierw wymyślają, że potomek Mojżesza jest zamieszany w haniebne czyny, a potem zamiast próbować go poprawić, natychmiast wymyśliliby inną bajkę. Tak więc nawet te małe elementy, to jest próba ukrycia Aszery i próba ukrycia Mojżesza poprzez przekształcenie jego imienia w Menashech,
pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Biblia pierwotnie opowiadała prawdziwe historie, w które następnie zdecydowano się interweniować, aby ukryć to, co absolutnie nie powinno być rozpowszechniane, ponieważ nie było to zgodne z ideami, które musiały zostać zaakceptowane przez ludzi. Do widzenia, dziękuję i do zobaczenia następnym razem.